Przed nami inscenizacja jednej z legend, pani Jadwigi Pressenberg. Przyjechali tutaj do nas panowie, państwo praktycznie, z grupy motocyklowej, więc na pewno można podejść, porozmawiać, popytać i tak dalej. Natomiast teraz oddaję głos tutaj naszym artystom. Ja chciałbym zaprosić wszystkich, którzy brali udział w warsztatach lalkowych, żeby wzięli swoje lalki i przyszli tutaj pod nasz namiotek. Czekamy chwilę. Będziemy tworzyć obsadę naszej inscenizacji. I najstarszych, które się nie boją. Nic nie trzeba robić. No. Jeszcze poprosimy. Lalka sama mówi. Taka ładna, to się nie oprę. Zapraszamy. Aha, z tą księdzem będę. Ja powiem. A, no tak, to coś. Zapraszam szanownych lalkarzy troszeczkę głębiej. Uwaga, coś tu upadło. Zachować coś, co się nazywa dziedzictwo niematerialne, bo jeżeli mówimy o przekazie ustnym, to co my usłyszymy, jak opowiadamy dalej, to już jest troszeczkę czym innym. I dlatego to, co dzisiaj opowiemy, będzie czymś na motywach, a nie dokładnie tym, co jest napisane w książce. Zaczynamy, uwaga. Uwaga, zaczynamy. Parasol nic może będzie. Wszyscy, którzy się nie boją deszczu, mogą się nie chować, natomiast kto się boi deszczu, prosimy o schowanie się. Będzie to chwilę trwało, także można zmoknąć. Teraz już zaczynamy naprawdę. Dawno, dawno temu, kiedy królem Prus był Fryderyk II, no, może jeszcze wcześniej, za jego ojca Fryderyka I, mieszkańcy powiatu węgorzewskiego, dawniej się to nazywało Angerburg, powoli wracali do normalnego życia. To było bardzo dawno temu. Na początku nowego wieku wtedy przez Mazury przetoczyły się dużo, dużo złych rzeczy. Najstraszniejsza w tym wszystkim była czarna choroba, co to ludzi wielu zabrała na tamten świat. Ale na szczęście zaraza już odstąpiła, gdzieniegdzie jeszcze dożywali swój wiek ci, którzy ją przetrwali, a w miejsce tych, co odeszli, przyszli nowi. I tak dzień za dniem monotonne życie toczyć się poczęło. Ale ludzie, nadal strach w sobie mieli jakiś. I podejrzliwie na obcych patrzyli. Był początek lata, kiedy do wsi Jakunówka zajechał wóz. Baby pochowały się po chałupach. A chłopy wyszli zobaczyć, co to się do tej wsi przyjechało. Na wozie siedziało czterech młodych i jeden starszy po miastowemu ubrani. Wszelki duch Pana Boga chwali, zagadnął z wozu ten starszy. Witajcie, gospodarze. I my go chwalim, odpowiedział starosta. Co Panie do nas sprowadza? Ano, tych to czterech otroków do służby mam oddać. Nie wiecie, czy kto parobków nie potrzebuje w okolicy? U nas lud biedny, gdzie nam jeszcze parobka brać? Odpowiedział starosta. Jedźcie dalej, dobrzy ludzie. Ale o tam pod lasem za wsią mieszka Lipka, gospodarz, on parobków dobiera. Tylko gadają, że z diabłem jakoś trzyma. Bo wszystkiego ma jeszcze mu się rodzi. A my niestrachliwi, powiedział miastowy z wozu, dziwnie się uśmiechając. Dzięki wam, gospodarze, za słowo. Ostańcie tedy z Bogiem. I was niech Bóg prowadzi, odparł starosta. Wóz odjechał w stronę lasu.
pasku lipkowej zagrodzie. A do patrzących mu w ślad chłopów wkrótce dołączyły baby. Patrzymy w ślad. Życie Jakunówki znowu potoczyło się monotonnym rytmem. Tylko czasem ktoś widział, jak Lipka z parobkami krząta się po swoich włościach. To chyba te parobczaki, co to na wozie u nas były, mówiono, ale do Lipki obawiano się chodzić, bo kto wie, jak to z tym jego czarcim pomocnikiem. A tymczasem w Jakunówce zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Baby coś szeptać zaczęły między sobą, spoglądając ukradkiem w stronę jeziora. Jednego wieczora, kiedy starosta Michał, tam nie, ten albo tamten, no ten może być tam. Z brodą może być starosta. Jednego wieczora, kiedy starosta Michał usiadł do wieczerzy, przystąpiła do niego żona Helga. A wiesz ty, mój mężu, co się w wiosce wyrabia? A co? Zapytał starosta ze śmiechem. Baby przy chałupach szepczą? Coś z ciebie za starosta, jak ty nic nie wiesz, odparła Helga. A co niby mam wiedzieć? A że złe jakieś zalęgło się na wyspie. Co za złe? Ano nie wiadomo, ale przedwczoraj u Rzepkowej krowy mleko przepadło. Tam to może chwilowo, może Gilowa krzywo spojrzała, nie lubią się przerunek. A gdzie tam, słuchaj mnie, nie przerywaj. Nasza Wilhelmina tydzień temu była w lesie grzybów, jagód uzbierała moc, a wczoraj wściekła z lasu wróciła i mówi, że ktoś czar jakiś rzucił, bo ni grzybów, ni jagód. A dziś w nocy Dorota Krupkowa, wdowa, ze swoim małym Johankiem, jak z połowu wracali, to dziwne światło jakieś po wyspie biegało i mgły jakieś tajemnicze się snuły. Co z tym zrobić? Trza do Szelankowej, do Przerwanek poradę iść, może co mądrego powie. Szelankowa? To jest. Posłuchały baby rady starosty i całą gromadą wybrały się do Szelankowej. Mądra to była kobieta, wiedząca, po babce i matce tajemne sprawy znała i nawet jej córka Anna, choć jeszcze młoda, w przytułach zioła suszyła i ludziom pomagała. Mówią baby, jest tak i tak, złe na wyspie się zalęgło i nawet u wawerków koń okulał. Pewnie diabeł jakiś. Wysłuchała Szelankowa, głową pokiwała, w misę dużą wody czystej, źródlanej, z tego źródła, co przy jej domu biło, przyniosła i do misy wlała. Pięć świec zapaliła i dookoła misy równo ustawiła i zapatrzyła się w wodną toń. Kobiety czekały cierpliwie, wreszcie Szelankowa tak mówi. Szelankowa mówi. Nie, to nie diabeł jest, ale kum diabelski. Potwór. Człowiek, ale ze złym trzyma. Przepędzić go można, ale śpieszyć się trzeba, bo moc jego rośnie. Ani chybi musi krwawe serca wilcze pożerać, taka jego natura. A i ludzkie serca może. Popatrzcie, czy śladów jakich w okolicy nie ma. Bały się jak unowianki, ale i otucha w nie wstąpiła, bo z potworem walczyć można i pokonać go też można. I z tą dobrą nowiną wróciły do wsi. A tam drwal Gustaw Krętek, co brata bliźniaka niedawno pochował, jak go drzewo przygniotło, wybrał się był świeczkę na grobie zapalić. Ale wrócił szybciej niż poszedł. Włos dęba, strach w oczach. Odpoili go chłopy czym trzeba, a jak doszedł już do siebie, powiedział, że grób rozkopany, a ciało brata zniknęło. Jak to baby usłyszały, pojęły, że czasu już nie ma. Powiedziały chłopom, co im się Szelankowa rzekła, ale chłopy jakoś niepochopnie do tego podeszli. Tyle, co młody Marcin Konopka u ucha nadstawił,
Bo ciekawe mu było. A reszta nic, Czosnek tylko po chałupach zaczęli rozwieszać, że niby od wąpierza, w którego się niby Gustawa Bliźniak zamienił. Cóż było robić? Sięgnęły baby do swojej najpotężniejszej broni. We dnie za uszami chłopów nagadywały, a dziurę im w brzuchu wiercić dalej, że to skaranie boskie z tym potworem, że ryby i raki precz się z jeziora wyniosły, że na wyspie wrony kraczą, dzieci same strach z domu wypuścić i tak dalej, i tak dalej. A jak ku nocy się miało, tak jedne... A jak ku nocy się miało, mężatki jak jedna na ból głowy skarżyć się zaczęły i mężów do siebie nie dopuszczały, mówiąc, że przez potwora to wszystko. No cóż było robić tym biednym chłopom? Zebrali się na naradę. Przyszedł i Marcin Konopka przyszedł. A Michał starosta przyniósł antałek czegoś na rozjaśnienie myśli. Od słowa do słowa uradzili następnej nocy na wyspę się wyprawić i z potworem porządek zrobić. Marcin Konopka, że najwyrywniejszy, z widłami na potwora iść miał, a reszta kto z czym drogi ucieczki potworowi obciąć. Nastajuć spotkali się przed wieczorem u starosty. Starosta nowy antałek wytoczył dla kurażu. Kiedy już jezioro zrobiło im się po kolana, a potwór zmalał do wielkości szczura, przy pełnym księżycu we dwie łodzie wyruszyli na wyspę. Chłodne nocne powietrze szybko wywiało opary odwagi z rozgrzanych głów. Jedna z łodzi zawróciła z połowy drogi. Druga dotarła do wyspy, ale tylko Marcin z widłami z niej wysiadł, bo reszta obiecała brzegu z łodzi pilnować. Poszedł Marcin, a reszta czekając powoli w sen zapadać zaczęła. Aż tu nagle wycie jakieś nieludzkie rozbudziło drzemiących. Struchleli, odbili od brzegu, ale wtedy z krzaków wybiegł Marcin z zakrwawionymi widłami. Całkiem trzeźwy. Wrócili po niego. Nie ma potwora, wychrypiał Marcin. Wsiadł do łodzi i nie odzywał się do nikogo przez całą drogę, choć ciekawi przecież byli, jak to ta walka z potworem się miała. W następne dni dużo gadało się po wsi o tej nocnej wyprawie. I o Marcinie, bo Marcin trunki przyjmować przestał, w sobie się zamknął i na uboczu trzymać się zaczął. Mówili, że może go co opętało, ale do kościoła chodził i pastor nic na ten temat nie mówił. Powtarzali też, że Rzepkowa, co to najbliżej Lipków mieszkała, jakoby mówiła, że jeden z parobków, co to onegdaj na wozie przyjechali, bez wieści przepadł. A sam Lipka ponoć mówił, że Żak to był z Albertyny, co to w Królewcu uczony kształci, który na opłatę czesnego chciał zarobić w polu pracując, jako że ze wsi pochodził. A i coś do jakiegoś egzaminu z anatomii się szykował. Ale kto by tam Lipki słuchał? Nie przystoi dobremu chrześcijaninowi słuchać, co mówią ci, którzy z nieczystą siłą się dodają. A kiedy na jesieni Wilhelmina Snopek pozioła od gorączki do Anny Zielarki z przytuł chodziła, opowiadała, że ten niby parobek zaginiony tam u niej był. Leczyła go Anna z ran po widłach, które to rany otrzymać miał przypadkiem przy snopkowaniu siana. Brawo dla naszych artystów! I brawo dla lalek! Dziękujemy wszystkim za uwagę. Na tym skończyliśmy inscenizację lalkową. Lalki wylądują w tej chwili w sali koło wystawy.